Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku, że się trzymacie w tych trudnych czasach, w tych trudnym okresie. Ale pamiętajcie, że nawet jak jest bardzo źle, jak coś się źle dzieje, to wszystko jest tymczasowe i nawet problemy są tymczasowe i one za rok w ogóle nie będą was interesować. Pamiętasz, czym się martwiłeś rok temu? No nie pamiętasz. Dla niektórych była to matura, teraz są na studiach i mają chillout, albo i nie. Dla innych było to coś innego i też się zamartwiali tym. I każdy ma takie z nas jakieś zmartwienia. I powiem wam, że im starszy jesteś, tym te zmartwienia wydają się być coraz cięższe, ale to wszystko dzieje się dlatego, żebyś po prostu był przygotowany do coraz trudniejszych wyzwań. I my sobie dzisiaj podejmiemy kolejne wyzwanie, a wyzwanie będzie polegać na tym, żeby wygrać tryb Fortnite, żeby wygrać w eliminatorze, moi drodzy, żeby jakoś sobie tutaj w końcu poradzić. Ja bym chciał, żeby zmienili samochody w ogóle, zestaw samochodów w eliminatorze. Oni czasami od czasu do czasu to robią, dają jakieś nowe autka. No ale ja już powiem wam, że trochę żygam tym Mini Cooperem na starcie i widzicie, że on się rzadko pojawia na odcinkach, bo już po prostu go nie pokazuje, ale zrobimy sobie jedną taką tradycję, czyli Mini Coopa kontra Mini Coopa, czyli na każdym odcinku zrobimy sobie taki pojedynek Mini Cooper kontra Mini Cooper. Na poprzednim mi się udało i nawet wygrałem, także w porządku, wtedy szanse są wyrównane i widać, że Lucek nie oszukuje jakimś innym autem, nie? O, ja widzę, że tutaj trochę mam wheelspinu do losowania, trochę hazardu na początek nie zaszkodzi. 175 tysięcy, zobaczcie sobie, tutaj mam kredyty. Mało mam, ostatnio pokupowałem, robiliśmy zakupy, nie wiem czy byliście na tym odcinku, ale robiliśmy zakupy i kupowałem unikalne samochody. A wiecie co, tego sobie zostawię, ja lubię ten samochód, już go mam w garażu nawet, ale sobie go zostawię, może zrobię jakąś specjalną edycję driftową. Lubię samochody z silnikiem z przodu, z napędem na tył i Infiniti Q50 to chyba było. Jest fantastyczne, chciałbym tym samochodem w rzeczywistości pojeździć. I proszę bardzo, losowanka porobione, no i tutaj cudów nie ma dzisiaj, ale chyba powinienem mieć jeszcze, patrzcie, Hummer H1. Dajmy go do garażu, też takie ciekawe autko. Jeszcze powinienem mieć dodatkowe rzeczy w... O, mam dużo, patrzcie ile tego mam. Tutaj mam dwa, tu mam dwa i tu mam dwa. Jeszcze jakiś Chevrolet Corvette z 15 roku jakiś samochód do odebrania mam. Ja mam sporo nagród, zobaczcie. To wszystko jest z tego jakby pakietu premium w Forzie Horizon, czyli jak kupisz sobie wersję Unlimited, dostajesz różne bonusy później, nie? Proszę bardzo. Pyk, i tutaj jeszcze mamy kolejne, tego jest tutaj dużo, no. Jeszcze 4 łącznie mamy, więc nie aż tak w sumie dużo, ale to jest super wheelspin, są dodatkowe losowania. Panamera, sprzedajemy tam jakiś samochód był za 450 tysięcy, to była chyba ta Daytonka, nie? Całkiem przykładnie. I ostatnie losowanko, jakie nam zostało. Znaczy ostatnie dwa. Uuu, jakie ciekawe samochody. 3, 2, 1. Uuu, ale fajne auta się trafiły. Patrzcie na to. Oczywiście wszystkie już mam, ale... A, dodam sobie do garażu. Patrzcie, je można drogo sprzedać, to jest unikalny samochód. Tego Pontiaca możemy od razu sprzedać. I Countacha. Można go kupić? A, dodam go do garażu, będę miał do aukcji czy coś. No i startujemy eliminatora, moi drodzy, nie ma na co czekać. Tutaj w jakieś ziemniaki wjechałem. Właśnie, tak się zastanawiam, czy by nie reaktywować serię Farming Simulator. To jest taka chillowa seria i tam jest dużo różnych maszyn, pojazdów. Można się nimi bawić, oczywiście farmera, ale teraz został dodany do tej gry jakiś nowy dodatek. I jest nowa mapka, jest... co tam jeszcze było nowego? No, jest sporo nowych pojazdów, sporo nowych urządzeń i narzędzi. Można by było sobie do tego wrócić i zobaczyć, czy wam się spodoba ta seria, czy będziecie chcieli sobie oglądać, czy nie. Ty, a ja mam takie pytanie. Jak mamy tutaj napęd na przód, wciśniemy sprzęgło do końca i gaz do końca i do tego hamulec ręczny i puścimy sprzęgło.
Proszę bardzo. Rozgrzewamy oponki. Jest. Śmieszne to autko jest. O, mamy pierwszą ofiarę, atakujemy. Czekaj, nie tego się naciskałem, kurde. Chciałem go zatrąbić. Dawaj, dawaj, Gulf. Gulf kontra mój samochód. Mój Ford Ranger T6. Ej, ten gol, co on się poddał? Ej, on został z tyłu, on nic nie robi. Oj, trochę źle pojechałem, dobra, ma szansę jeszcze. Ale gościu został z tyłu, zobaczcie na mapkę. O kurde, zaraz ja zostanę z tyłu. Tak, to jest nauczka. Trzeba zawsze omijać te tutaj wertepy, patrz na to. Patrz na to, gościu mnie wyprzedza, nie wierzę, wstawaj na te koła, gościu. Jedź. O, nie wierzę. Taką miałem przewagę i się tu rozwaliłem. Zawsze to omijam, ale jakoś teraz patrzyłem właśnie na mapkę do tyłu, zamiast patrzeć do przodu. To jest, słuchajcie, tak jak w życiu. Jak się za bardzo wspomina i się przejmuje takimi negatywnymi rzeczami, to czasami okazuje się, że no kurde, nie patrzysz na to, co jest teraz, nie? Może się okazać, że masz dookoła osoby, które cię kochają, że masz, nie wiem, fajny rower, fajny samochód, że możesz sobie iść gdzieś, jesteś zdrowy, możesz sobie pobiegać, możesz sobie robić coś dla siebie, masz wolny czas, nie jesteś jakimś niewolnikiem, czy idziesz sobie do sklepu, kupujesz co chcesz, masz jedzenia pod dostatkiem, nie? A nie się oglądaj za siebie, że tam dostałem jedynkę w szkole czy coś. Albo że coś się stało super złego i teraz mnie to paraliżuje. Tak trzeba podchodzić do życia. Widzicie, jakie są skutki patrzenia się za siebie, wspominania tego, co złe. No. Kurde, przegram. Przegrasz życie, Lucek. Tak będziesz robił. Czekaj, pojedziemy sobie tutaj. Uuu, ale mi zmuliło samochód. No, Golf ze mną wygrał. Nie wierzę. Ej, słuchajcie, beka jest nieprawdopodobna. Teraz mi pisze do mnie widz na Messengerze. Faktycznie, teraz pisze do mnie widz. W dodatku sponsor z YouTube'a pisze do mnie na Messengerze, że dopiero się ze mną ścigał Golfem. I pisze do mnie, czy ja cię właśnie ograłem w eliminatorze? Jak to jest możliwe? W eliminatorze totalnie randomowych graczy dodaję do gry. Jak to jest możliwe, że w tym samym momencie on grał co ja? Jeszcze się spotkaliśmy w eliminatorze, gdzie tutaj nie możesz grać z kimś, ze swoją ekipą czy cokolwiek, tylko grasz z totalnie losowymi osobami. To jest taki quick match jakby, nie? I dobrało mi nie dość, że mojego widza, to jeszcze sponsora. I to jeszcze tego sponsora, którego mam na Messengerze, bo kiedyś mu musiałem nagrodę wysłać za losowanie. Ja pierdziele, jaki ten świat jest mały. Jaki ten świat mały. Dobra, no musimy to uczcić. Robimy mini kupa kontra mini kupa pojedynek. Jezu, ale to jest czekuś. Jak go zobaczycie tutaj w komentarzach, to polajkujcie komentarz pod tym eliminatorem. No to jest beka nieprawdopodobna. I Jezu, takie zbiegi okoliczności to czasami, wiecie, ja sobie kiedyś bardzo dawno temu jakby założyłem bardzo ważne takie, jak to się mówi, przedsięwzięcie, takie, taką zasadę mam, żeby nie brać udziału w żadnych loteriach, w żadnych tego typu tematach. Czasami kupuję sobie, ale to tak raz na 6 miesięcy kupuję sobie zdrapkę jakąś i to zaraz wam powiem dlaczego, ale nie chcę. Uznałem po prostu, że jeśli będę brał udział w jakichś lotkach, loteriach czy coś, to będzie moja porażka, że wszystkie pieniądze, które zarabiam, to będą... Co się stało tutaj? Że będą to pieniądze, które sam zarobię, odłożę i zdobędę jakoś, nie? Że zagranie w lotka to będzie moja taka osobista porażka. Bo prawdopodobieństwo wygrania w tej loterii to jest tak, jakbyś wziął
dwie garści niebieskiego piasku i czerwonego. W jednej garści masz niebieski, a w drugiej czerwony piasek. Razem je zmieszasz, te piaski, rzucisz na ziemię i one spadną na tą ziemię. I jak się rozwalą, to się rozwalą na dwie różne kubki, czerwony i niebieski. Tak się rozdwoją. Jest takie prawdopodobieństwo, że wygrasz w tym lotku. I ktoś powie, ale jednak ktoś wygrywa. I wcale to nie jest błogosławieństwo. To taka wygrana, taka ilość pieniędzy zdobyta od razu, taka ilość energii, bo pieniądze to jest nic innego jak energia, którą posiadasz. Idziesz do pracy, poświęcasz swój czas, jakby swoją siłę, a w fizyce czas tam chyba moc to jest, jak to było? Nie wat, tylko kilowatogodzina, coś takiego, czy watogodzina, czyli energia. I w życiu jest tak samo, pieniądze są po prostu taką watogodziną, twoją energią i wyrażoną w pieniądzach. Więc stwierdziłem, że nie biorę udziału w żadnych losowaniach, loteriach, że to będzie taka moja osobista porażka. Ale wracając do takiego właśnie tematu, tego co się stało tutaj, to w takich momentach mam ochotę powiedzieć, kurde, jak jest taki zbieg okoliczności, to powinienem wziąć udział w jakiejś loterii, bo to, co tu się wydarzyło, to się zdarza raz na właśnie miliard chyba. Patrzcie, ja mam teraz przerąbane. Zagadałem się. O nie. A propos właśnie tych zdrapek, bo powiedziałem wam, że raz na 6 miesięcy, powiedzmy, kupuję sobie jakąś taką zdrapkę, to wiecie co robię? Kupuję sobie taką zdrapkę i jej nie zdrapuję. Na przykład idę rano do kiosku, kupuję sobie taką zdrapkę i zostawiam ją w domu. Nie zdrapuję jej, zostawiam ją po prostu, nic z nią nie robię. I dopiero wieczorem albo na następny dzień patrzę co w niej było, czy wygrałem czy nie. To są przeważnie jakieś małe kwoty, jakieś maksymalnie 50-100 zł, nie? Ale przez cały dzień, gdzieś z tyłu głowy, podświadomie mam taką myśl, że kurczę, w tej zdrapce może być coś dobrego. I to ci automatycznie poprawia dzień. Kurde. Taki filozoficzno dziwny odcinek tutaj nam wyjdzie. Ale naprawdę ciężko jest spotkać kogokolwiek znajomego w eliminatorze. To się rzadko zdarza. Przeważnie gra się z jakimiś randomami i jakby nie wiesz kto to jest, jakieś dziwne niki. Ja nie poznałem go tutaj, bo nawet nie znam jego niku w Fordzie. A on się nazywa Czekuś. Na YouTubie. Na YouTubie to wiem, że na 100% się tak nazywa. Ale w Fordzie nie skojarzyłem jego niku, nawet nie spojrzałem. Może też miał taki nick, a ja nie ogarnąłem. Kurde, i teraz mi pisze na Messengerze. Ja pierniczę. Będę chyba to wspominał przez cały odcinek, no. Już mamy w pierwszej połowie odcinka mamy już tytuł odcinka, to jest niezłe. Dobra, Crown Victoria, proszę bardzo. Fajnie brzmi to auto, no i mamy klaksony, mamy koguty, zobacz, teraz są pełny wypas. Kogo my tu ścigniemy? Kogoś tutaj widzę na radarze. Ale ja mam, kurde, ja mam tylko trzeci poziom, to nie jest tak różowo. Nie powinienem aż tak się cisnąć na kogoś. Może pojadę na moją strefkę, gdzie powinno być dużo dropu. Ale widzę, że tam też sporo samochodów jeździ. No i w dodatku tam się strefa kończy. No może być różnie. Ej, patrzcie, są dropy. Są raz, dwa, trzy dropy. Cztery dropy tu są. Przyjeżdżałem tu kilka razy dzisiaj na eliminatorze i dopiero teraz się jakieś fajne dropy pojawiły. Czekaj, musimy coś dobrego zabrać. Co tu jest? Co tu jest? Pojawia się coś. To bierzemy. Jest, dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Ale mam furę z szóstego poziomu Audi. Dobra. Zabieram wszystkie dropy, nic gościu tutaj. Jakiś inny przejechał i nic nie będzie miał. Wszystko zabieram. O dobra, tego nie chcę zabierać. Gonimy go. Kurde, szósty poziom Audi mamy. Jedziemy go zrobić. Bo on też do tego samochodu jechał, ale mi się nie pojawił poziom na ekranie. Ja nie wiedziałem, co to za samochód tutaj jest. Ty
tylko patrzyłem, że gościu jedzie właśnie w tą stronę, to mówię, nie, no ja muszę mieć ten samochód. Czekaj, tutaj się co tu mamy? Chodź. O, sztywcara! Niedobrze! Audi kontra Audi, tylko że on ma siódmy, a to w sumie nie ma aż takiej dużej różnicy. Dobra, musimy się tutaj jakoś przedostać. O kurde. Powiedzmy, że w miarę równy pojedynek jest, nie? Jeszcze nie zrobiliśmy pojedynku Mini Coopa kontra Mini Coopa. Dobra, jak to było tutaj? Tu jedziemy. O kurde, wyskoczę czy nie? Ryzykuję! Dwójka. Jak poleciał ten gościu! Ale tyłem wylądował, dobrze! Ciśnij Audi A4, RS4. Dobrze, rozpędzony jestem mega, ale trzeba uważać na drzewa. Cisnę gaz do końca, aż mi noga krwawi. Haha, jest! Pokonałem go. Teraz, żeby się strefa na mnie nie stagowała. Ty, tu nie byłem nigdy. Dobra, co bierzemy? Audi RS6, Audi RS6. Nie mam wyboru, muszę brać Audi RS6. Dobrze. Jest policyjne. Ole ekstra, udało się. No, trzeba przyznać, że mało brakowało, bo samochód gościu miał naprawdę dobry. Ja w sumie też miałem niezły, ale tutaj dużo mi dało to, że on wylądował jakoś tyłem. W sumie ja też mogłem, bo te samochody bardzo podobnie się zachowują właśnie na offroadzie. Kogo my tam? Coś czerwonego jedzie, to musi być szybkie. Jak czerwone, to szybkie, nie? Chyba, że to Mini Cooper, no to wtedy nie do końca. Ale cisnę, jestem policjant, to ja muszę. Ty, to chyba jest Alfa Romeo. Jakaś. Ale ucieka. Czego on się boi? On ma szybkie auto, czerwone. Będzie równy pojedynek, czerwone auto kontra czerwone auto. Gościu, wracaj tu. Jak ucieka? Ej, on szybki jest. Ja powinienem się go raczej bać, bo on naprawdę zapiernicza. Ale wyrobiłem między tym drzewem. Czekaj, tu coś fajnego jest. Też coś czerwonego, czy to jest to samo Audi, co ja mam? Też takie podłużne, nie? Co on wziął? Czemu on zmienił samochód na szósty poziom? Aha, bo to jest Cayenne. Dawaj go. Zobaczymy, czy faktycznie ta Cayenne jest taka dobra, skoro gracze nawet degradują. On miał tą samą Audicę, co ja mam. I czy on mnie porobi tutaj na offroadzie? Zaraz się przekonamy. Ty, bo to jest bardzo blisko, a tu jest lasek. Lasek, nic nie widzę! Ledwo co! Ja nic nie widziałem, jechałem totalnie na czuja. Jest! Ale rypiemy dzisiaj. Ale szalejemy. Nie biorę jego auto, ulepszam moje. Dobra, ta ulica jest nawet. Ferrari FF, no trudno. Ale ósmy poziom, to będzie szybkie. Napęd na 4 buty chyba to ma, nie? Porobiony. Teraz powinienem się na łopatki przesiąść. Coś tutaj mamy. Ty, nie ma wytchnienia, zobacz. 10, zdupiaj! Nie biorę go. Aventador. Chociaż Aventador na offroadach był słaby. Ja pamiętam, że nim się kiedyś bardzo rozwalałem. Słuchajcie, jest 7 graczy zostało. Strefa kończy się mniej więcej tutaj. Tam mamy tą górę. Ja myślę, że koniec będzie w okolicach tej Festiwalu Horizon. Tak coś czuję. Jadę w tamtą stronę. 7 graczy zostało. Już się z nikim nie ścigam, bo zaraz będzie ostateczny pojedynek, mówię wam. Ktoś tutaj na mnie jedzie. Kurde, ja nie chcę się ścigać. Nie chcę się ścigać. Taktyka z... kiedy to było? Poprzedni odcinek? Ucieka mu poza strefę. Dobra, musimy jeszcze wbić do tej strefki. Co on tam ma? On ma traktora! I mnie goni tym traktorem! Poważnie!
Chyba oszalałeś, gościu. Ty, ale on zapierdicza. Z którego on jest poziomu w ogóle? Nawet nie wiem. Ale goni mnie. Który to poziom jest? Tak. 30 seconds. Dobra. Mówię wam, to będzie w tą stronę gdzieś. Oby, bo inaczej jestem skończony. Czemu ja mam jakąś deskę na dachu? Ratujcie mnie, oby to było w tą stronę. Tak, 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 jest blisko, jest blisko, jest blisko. O kurde, tutaj jest większość ludzi. To jest takie oczywiste, że jak jest, kończy się strefa w jednym miejscu, to już będzie w drugim, czy jak? Ciśniemy na razie drogą. I potem na przełaj. Są spore szanse, tu chyba trzeba by było pojechać torami, tak mi się wydaje. A może nie do końca. Ciśniemy. Dosyć szybki samochód tym razem. Jestem zgrzany. Ua. Dobra, muszę już tutaj sobie skracać. Ktoś tutaj ładnie ciśni, to chyba ten Aventador, nie? Albo coś też bardzo szybkiego. Trzymajcie kciuki, bo naprawdę są spore szanse dzisiaj, żeby rozbić bank. Siódmy poziom, ja mam ósmy, teoretycznie szybsze auto mam. Nie! Aaaa, ale loteria tutaj była! Nie, kurde, cofaj! Cofaj, 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 fuck! Tak, niewiele brakowało. Aaaa, szkuźwa! Ja, o Boże, on tam jeszcze gdzieś się rozwalił na końcu. Dobre auto miałem, tylko tutaj była loteria pod koniec, nie? Że jedziesz, nie wiesz, czy zaraz będzie drzewo, czy nie. I tak udało mi się jakoś tak w miarę prosto jechać tym samochodem. Całkiem nieźle radzi sobie na tym offroadzie, mimo że to takie bardziej szosowe auto jest, nie? Pięknie wszedł ten poprzedni meczyk, naprawdę. To już zobaczcie, wiedziałem mniej więcej, w którą stronę jechać. Wiedziałem, że raczej w drugą stronę na mapie niż jestem. Wyjechałem sobie poza strefę, jak już było to odliczanie. Jakby wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby w końcu wymasterować tego eliminatora. Możliwe, że tutaj na przykład jest tak, że jak z jednej strony jest ta, kończy się powiedzmy eliminator, to z drugiej strony mapy będzie ten ostateczny punkt, nie? Co i tak nie oznacza, że przetrwać do tego ostatecznego punktu jest łatwo, bo trzeba przejść przez mękę, jak widzicie. Już od wielu odcinków próbujemy dostać się do tego pierwszego miejsca. W czołówce już byliśmy dwa razy, chyba drugie miejsce mieliśmy dwa razy, ale jednak zdobyć tą jedynkę, no jest kurde trudno. Ten ostatni przeciwnik bywa właśnie taki bardzo, bardzo mocny, który już pewnie nieraz eliminatora zgarnął, nie? Wygrał. I wtedy trzeba, no, już wytężyć wszystkie zmysły. Oprócz węchu, niestety. Ja nie mogę! Początek meczu, zobaczcie, 47 graczy zostało, a ja już mam taką super furę. Zobaczcie, Nissana, no... Może on nie jest najlepszy na offroady, ale tu chodzi o to, że jest taki wysoki poziom. Ósmy poziom, to się rzadko zdarza. Mało kiedy tak miałem, że na samym starcie miałem takie dobre auto, takie mocne. Dawaj, ciśniemy kogoś, ale będzie lipa, jak z kimś przegram, kurde, takim dobrym autem. Ale tak, teraz dobrze jest robić sobie pojedynki, jeden za drugim, bo będziemy sobie ulepszać samochód w ten sposób, nie? A wygrane powinny przyjść nam łatwo, teoretycznie. Zobaczcie, jak mnie rzuciło teraz. Czekaj, 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 chodź, chodź, chodź. Tak, chodź, chodź, chodź. Galant. Ale się goście zdziwił, myślił, nie no, początek meczu to typek nie będzie miał już dobrego samochodu, a tu wyskakuje taka Godzilla.
Zobaczymy, bo on tam nieźle wyrwał. Ale tutaj moc, kurde, moc. Kurde, ciężko na tych oprądach może zgarnąć moją furę, ty tak. No. Rzuca moim autem trochę. Ja, ale będzie lipa. Ale będzie lipa, jak to przegram z nim. Redukcja szybko, szybko! Jest! Udało się wyprzedzić, ale nie poszło tak łatwo jak na razie. Twarde zawieszenie, bardzo twarde. I słuchajcie, 43 osoby do końca. Jak wygram, jak uda mi się wygrać ten pojedynek, to będę miał już samochód z 9 poziomu, a 10 poziom to jest poziom maksymalny samochodu, jaki możesz mieć na tym trybie. O, 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 ale leci ten samochód. Leci, na nic nie patrzy. Dobra, nie muszę wcale szybko jechać, byleby po prostu dojechać jako pierwszy i będzie cudownie. Więc lepiej ostrożnie, a do celu. Dobra, jest, jest, słuchajcie, 9. Dawno nie miałem samochodu z 9 poziomu. Serio. Pod koniec meczu, nie wiem, 3 odcinki wstecz, miałem Aventadora. O, Aventador, proszę bardzo. Ale nie miałem 10, to już... O, kurde, nie pamiętam, kiedy miałem ostatnio 10 poziom. I pierwsze, co teraz trzeba robić? Atakować. Atakować każdego, kto się napatoczy, bo oni na bank... No, no dobra, może nie na bank, ale na... No duże prawdopodobieństwo jest, że będą mieli gorsze auto od mojego. Bo jednak 9 poziom. Czekaj, czekaj, tam ktoś jedzie po drugiej stronie. 9 poziom na tym etapie gry to jest naprawdę ewenement. Powinno się udać. Tu się ktoś ściga. Cooper. O, mamy kogoś. Ktoś tutaj na plaży sobie uprawia beach party. Chodź, chodź, chodź. Proszę bardzo, nie ma siedzenia w menu. Haha, gościu w menu siedział. Jedziemy! Oj, jak został z tyłu! Uja! I słuchajcie, jak go pokonam, jak uda mi się go pokonać, jest spore prawdopodobieństwo, że uda mi się go pokonać, ale jeśli uda mi się go pokonać, to będę miał samochód z, słuchajcie, 10 poziomu w momencie, kiedy jest 30 graczy na serwie. I co gorsze, jeśli będę miał samochód z 10 poziomu, a pokona mnie ktoś, kto ma poziom 8 samochodu, to będzie to wstyd nieprawdopodobny, więc posiadanie takiego samochodu dobrego to jest, kurde, też odpowiedzialność jednak, nie? A te szybkie samochody, one, kurde, niestety nie są aż takie dobre na offroady. Zwłaszcza ten Aventador, nim rzuca niesamowicie. Jest szybki, jasne, ale... Na kierownicy ciężko to opanować. Trzeba się nakręcić bardzo dużo. Dobra, hops. Jesteśmy. I słuchajcie, 10 poziom samochodu. Dzień dobry. Co my tutaj będziemy mieli? Już wiem, jak się anuluje wybór w razie czego. O nie, to na pewno musimy zmienić. To się nie nadaje na offroady. Musimy kogoś wyścignąć szybko. Musimy kogoś szybko, kurde, ścignąć, bo ten samochód jest słaby na offroady. Tylny napęd, niskie zawieszenie, to jest... to się nie uda. To się nie uda. Mamy 10 poziom, co prawda, to jest... świecę tu na złoto, ale my musimy kogoś tu rozwalić. Chodź, tego dawaj. O, super, 3 poziom. Powinno być ekstra. O nie, ma trochę przewagę nade mną. Trzeba zmienić tą furę. Okej, okay, tutaj na razie sobie jakoś radzę, lecę jak strzała. Ale jak się rozwalę, to in roz. Gościu się chyba poddał, słuchajcie. Chyba się poddał. Patrzcie, jak nim rzuca, ja muszę tutaj... Zobaczcie, jakie ja skręcanie tu robię. Tutaj ktoś w powietrzu, to nie mój przeciwnik, ktoś inny. Tutaj się inni jeszcze ścigają. Dobra, dobra, dobra. Uda się. O, drzewo! Szybko. A, z tymi drzewami to loteria jest tutaj, nie? O kurde, stół.
No dobra, wygrana będzie, może będę mógł zmienić samochód na jakiś inny. 11 poziomu już nie ma, ale... No ja nie chcę tym Mercedesem. Protrak? Co to jest? O, to będzie dobre. Chyba. Tu mamy z tyłu napęd. No dobra, to co, robimy pogrom? Mamy takiego kurde Goliata. Mamy taką Godzillę. Jedziemy ścigać wszystkich. Jedziemy atakować. Kogo my tu mamy? Ej, może uda mi się wytrwać do końca meczu z tym samochodem. Gdzieś się skitram po prostu. Zobaczę, gdzie się strefa kończy, czy coś. Patrz, czy to Mini Cooper? Nie, no to by było dziwne, jakby Mini Cooper do tej pory. Dobra, zobaczymy, czy Audi RS mnie pokona. Dawaj, Rockstar. O kurde, to jest blisko. Dobra, jak to przetrwam, to ja już się z nikim nie ścigam. Nie! Niemożliwe! Zdupię z tym Audi! Nie, taki dobry samochód! Mogłem się gdzieś skitrać! Jak to Audi porobiło? Jak to porobiło? Nie wierzę! Miałem najlepszy samochód na sesji! O, mogłem się gdzieś skitrać. Tak zrobię następnym razem. I poczekam do końca, bo zobaczcie, co się może trafić. Ja myślałem, że ten odcinek będzie trwał jeszcze 50 minut. Bo będziemy tutaj czekali do końca meczu i zrobimy ten ostatni pojedynek. I że... nie spodziewałem się tego. Naprawdę. Moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki z Forza Horizon 4. Ten był naprawdę ekscytujący. No, nie dość, że spotkałem widza, to jeszcze... taki przypadek. O Boże. Trzymajcie się. Na razie, hejka.